Kiedyś mówiło się o, no właśnie mówi się do tej pory o takiej polskiej szkole bramkarzy, ale patrząc na naszych napastników w europejskiej piłce, czyli Lewandowski, Milik, Piątek, do tego Świderski, teraz Kownacki, który wcześniej trafiał w Sampdorii, teraz zaczął strzelać bramki Bundesliga. Wilczek jeszcze. Wilczek. No, Teodorczyk, to nagle się okazuje, że my naprawdę mamy bardzo szerokie grono napastników. Chyba, nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej trenerzy naszej reprezentacji mogli tak wybierać, przebierać, dopasowywać sobie w zależności od jakichś takich swoich preferencji taktycznych zawodników, tak jak ma to miejsce teraz. Jest polska szkoła napastników, czy to jest mocno naciągana teza? Bo ja mówiąc te słowa uważam, że jest mocno naciągana. Ciekaw jestem twojego zdania. Zgodzę się z tobą, natomiast mamy teraz taki czas i taki okres, gdzie jest wysyp tych młodych chłopaków. A z czego się bierze ten wysyp? Bierze się z tego, że akurat jest taki czas. Mamy czas, gdzie ci chłopcy się dobrze pokazali. Mówię tu o Kownackim, mówię tu o Świderskim, który gra kapitalny sezon w PAOK-u Saloniki. W tych młodszych rocznikach można by dożyć jeszcze Bartosza Bidę, który jest wypożyczony z Jagiellonii do Wigry Suwałki. Jest młody Sokół u pana Sławka, którym się interesuje Legia Warszawa, i Dominik, tak. Zagłębie Lubin. Kto jeszcze jest ciekawy? Myślę, że jest jeszcze Sobol z Lecha Poznania, więc w tych młodszych rodzinach jest jeszcze kilku młodych chłopaków. Marchwiński, tak, ale to nie jest dziesiątka bardziej. Tak, to jest bardziej dziesiątka. Mówimy o takich typowych dziewiątkach, więc to są zawodnicy, którzy gdzieś w przyszłości już będą pomalutku pukać do tej dorosłej piłki. Na razie się oni ogrywają w tych niższych ligach, ale myślę, że to, co teraz mamy, to naprawdę jest kapitalna sprawa, ponieważ ja jeżdżę, oglądam, mam kontakt z ludźmi z zagranicy i dzisiaj wszyscy, jak dzwonią, to nie pytają się już o bramkarzy. Chcą nowego Piątka. Tak, chcą nowego Piątka, nowego Kownackiego, Świderskiego.